witam wszystkich. Pozdrawiam za jedyneczki. Wymyśliłem sobie dzisiaj wyjazd do Wrocławia. Niestety nie znając się trochę na planach zagospodarowania i rewitalizacji i rekonstrukcji dróg w Polsce przez pandemię, no mnie interesowało mnie to, bo nie jeździłem. No cóż, nie zauważyłem, nie odnotowałem, że cała jedynka już w zasadzie od Bełchatowa jest rozkopana i jest jednym wielkim polem budowy. Ale jakby to powiedzieć, nieznajomość topografii, działań naszych drogowców szkodzi, więc zamiast przecupnąć sobie te 350 km z czasem, który sobie nadłożyłem, będę pół godzinki wcześniej, to postoję sobie 2 godziny w korkach i będę 5 godzin później. Jest to bardzo miłe i sympatyczne. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy stoją w korkach gdziekolwiek. Zwłaszcza, że teraz są te strajki odnośnie aborcji i w ogóle ach i ech. Więc co ja mogę powiedzieć? W dobie takich strajków przeczyszczę wam trochę szyby. Chciałbym wam powiedzieć, że skoro już jest ten gender, skoro jest to LGBT, skoro jest ta aborcja, strajkują 12-latki, faceci, którzy chodzą w ciążach, to ja też dzisiaj się czuję samotną kobietą w ciąży. Jest mi długo i daleko do Wrocławia. Pozdrawiam.